szokujące odkrycia, niewiarygodne hybrydy zwierząt, oto lista przerażających rzeczy, które rolnicy schwytali lub odkryli na swoich polach. Niektóre rzeczy będą naprawdę dziwne i kontrowersyjne, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, ponieważ YouTube za takimi filmami nie przepada. Napisz komentarz "rolnik", a przypnę Ci serduszko. Zachęcam oglądać do samego końca, bo dzisiaj jest naprawdę wiele dziwnych i ciekawych tematów poruszanych w filmie. To zdjęcie zostało przysłane przez jednego z naszych subskrybentów, który chciał o nim dowiedzieć się więcej. Otóż jest to hybryda człowieka i świń, a historia rozpoczyna się w mieście Moronga w Kenii, które jest znanym obszarem rolniczym. Wielu ludzi zajmuje się tam rolnictwem i uprawą ziemi, a jednym z nich był James Wills, który sprzedawał produkty wieprzowe na lokalnym rynku i miał 6 ciężarnych świń na swojej farmie. Kiedy prosiaki się narodziły, był bardzo zadowolony, aż zobaczył ostatniego, który wyglądał dokładnie jak hybryda człowieka i świń. Internet oszalał na widok tej hybrydy, a cała ta historia byłaby fascynująca, gdyby nie fakt, że to oszustwo. Tak, to model artystyczny stworzony przez niemieckiego artystę, a nie prawdziwa hybryda człowieka i świń. Jest to bardzo niefortunne, że niektórzy ludzie w internecie rozpowszechnili tę historię jako prawdziwą. Ale wracając do tematu, opowiemy dalej o rolnikach, którzy odkrywają niewiarygodne rzeczy na swoich polach. Rolnik znajduje czaszkę mamuta. Rolnik z Chelsea w stanie Michigan pracował na swoich polach, gdy jego motyka uderzyła w coś twardego w ziemi. Mężczyzna o imieniu James Bristol zupełnie nie zdawał sobie sprawy, że przypadkowo natrafił na największe archeologiczne odkrycie dekady. Jego pierwsza myśl po uderzeniu była taka, że trafił na pale, który tkwił w jego polu soi. Ale po rozkopaniu okazało się, że to żebra największego ssaka, który kiedykolwiek przemierzał ziemię. Archeolodzy z Uniwersytetu Michigan zostali poinformowani o znalezisku szczątek i natychmiast zabezpieczyli teren, spędzając cały dzień na wydobyciu stanowiska. Był to dorosły samiec, prawdopodobnie w wieku 40 lat w chwili swojej śmierci. To najbardziej kompletny szkielet mamuta, jaki kiedykolwiek wydobyto. Prawdopodobnie żył między 10 a 15 tysiącami lat temu. Początkowe raporty potwierdziły, że mamut miał od 11 do 15 tysięcy lat i został zabity przez wczesnych ludzi, którzy zostawili go w stawie, aby zachować jego mięso. Dwugłowe ciele. Rolnik o imieniu Dwight Cruz był wstrząśnięty do głębi, gdy jego krowa urodziła ciele z dwoma twarzami na farmie w hrabstwie Baker na Florydzie w roku 2015. Mężczyzna nadał cielęciu imię Annabel, które urodziło się z dwiema głowami, czterema oczami, dwojgiem uszu, dwoma pyskami i dwoma nosami. Ponieważ ciele miało dwa mózgi, nie było w stanie prawidłowo koordynować ruchów i nie mogło się karmić od matki. Właściciel farmy zdecydował się karmić biedne ciele butelką. Dwugłowość jest wynikiem rzadkiej wrodzonej wady, zwanej dicefalic peripagus. Jest to forma częściowego bliźniactwa, w której zarodek nie dzieli się prawidłowo podczas ciąży. Może to być również wynik uwarunkowań genetycznych, a takie cielęta zazwyczaj nie przeżywają i umierają krótko po urodzeniu. Weterynarze przewidywali ten sam los dla biednej Annabel. Texas Longhorn z Alabamy. Texas Longhorny znane są ze swoich charakterystycznych rogów, które mogą łatwo przekraczać 100 cali. Mają średnią rozpiętość rogów, wynoszącą 6 stóp lub więcej, podczas gdy 15-letnie longhorny mogą osiągać rozpiętość 9 stóp. Niesamowite, prawda? Oto coś jeszcze bardziej niesamowitego. Texas Longhorn z Alabamy, niewiele różniący się od innych longhornów, zdobył rekord Guinnessa za posiadanie najdłuższych rogów spośród wszystkich Texas Longhornów. 6-letni poncho ma rogi o długości 10 stóp i 7,4 cala od końca do końca. Został wychowany przez rodzinę Pope na farmie w małym miasteczku i uchodzi za łagodnego giganta, który nigdy nie bywa niegrzeczny wobec nikogo. Można wyraźnie zobaczyć mężczyzn stojących obok longhorna, a porównując ich z rogami, widać, jak duże są rogi tego zwierzęcia.
Simba koza o długich uszach. Niezwykle urocza koza zaskoczyła swojego właściciela, gdy urodziła się z wyjątkowo długimi uszami na farmie w południowym mieście Karachi w Pakistanie w czerwcu 2022 roku. Muhammad Nasan Narejo, dumny właściciel uroczej kozy, nadał jej imię Simba i twierdził, że koza pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy długości uszu, osiągając imponującą długość 21 cali. Koza jest jeszcze młoda i istnieje możliwość, że jej uszy będą rosły jeszcze bardziej wraz z wiekiem. Hodowca jest pewny, że jego Simba pobije rekord Guinnessa, teraz gdy już zdobyła tytuł. Przygotował specjalne osłony dla swojej kozy, aby chronić jej długie, zwisające uszy przed infekcjami. Skorupa gigantycznego Chorwata. Rolnik przechadzał się po swojej farmie, gdy zauważył coś kulistego w pobliżu brzegu rzeki. Natychmiastowa reakcja mężczyzny była skrajnie ekscytująca, ponieważ pomyślał, że odkrył skorupę jaja dinozaura. I cóż, nie można mu się dziwić, patrząc na to. Wygląda naprawdę jak jajo, ale okazało się, że to było coś znacznie więcej. Mężczyzna zaczął kopać w ziemi, nie mając pojęcia, że odkryje największe archeologiczne znalezisko dekady. Do pomocy wezwano ekspertów, a 20-tysięczne skamieniałe kule okazały się skorupami pancerzowców. Miały prawie 3 stopy średnicy i 2 cale grubości, a rodzina odkryła jeszcze 3 takie skorupy z największą wielkością porównywalną do samochodu Volkswagen Garbusa. Pancerzowce są przodkami dzisiejszych pancerników, którzy mieli duże, okrągłe pancerze i ważyli nawet tonę. Żyły w Ameryce Południowej przez dziesiątki milionów lat. W roku 2000 irlandzki rolnik odkrył, że jedno z baranich dzieci urodzonych na jego farmie wyglądało trochę zabawnie. Było to baranek przypominający kozę. Nagle uświadomił sobie, że kiedy jego matka, owca, była w rui, nie było innego samca barana do krycia w stadzie. Musiała więc współżyć z samcem kozy, a wynikiem tego dziwnego, nienaturalnego skrzyżowania było niesamowicie piękne, urocze dziecko zwane Gipem, krzyżówką samca kozy i samicy owcy. Miało głowę kozy i ciało owcy pokryte gęstą wełną. Chciałbyś mieć to zwierzę jako zwierzątko domowe? Superkrowy. Następne na naszej liście są mutanty rasy belgijskich superkrów, które zostały stworzone dzięki wspólnym wysiłkom belgijskich naukowców i rolników w latach 80. XIX wieku. Zdecydowali się oni krzyżować rodzime krowy z bykami krótkorogimi. Z biegiem czasu wybierali największe i najsilniejsze zwierzęta z każdej odmiany i krzyżowali je, aby uzyskać coraz lepsze rezultaty. Rasa, która miała więcej mięśni, produkowała również więcej mleka i białka. Hodowla była wynikiem mutacji w genie, która sprawiła, że hybryda miała 20% więcej masy mięśniowej niż przeciętna krowa. Superkrowy, znane również jako belgijskie Blue Bull, spełniły swoje komercyjne przeznaczenie, ale zwierzęta te mają mnóstwo problemów zdrowotnych z powodu swojego ogromnego rozmiaru. Dramatyczne RKO słonia. To prawdopodobnie będzie najcieplejsza rzecz, jaką zobaczysz dzisiaj. Ale najpierw zapytam, czy kiedykolwiek widziałeś, jak słoniowi udziela się RKO? Pewnie nie. Kiedy jednak rolnik zauważył parę słoni, matkę i dziecko, które wpadły do siedmiostopowego dołu w prowincji Nakhon Nayok w Tajlandii, szybko wezwał weterynarzy na pomoc. Zespół ratunkowy wraz z grupą okolicznych rolników użył dźwigu, aby wydostać matkę słonia. Niestety zrozpaczona matka, próbując chronić swoje dziecko, uderzyła się o betonową strukturę i straciła przytomność. Dramatyczny moment rozpoczął się, gdy weterynarze postanowili przeprowadzić medycznie niezbędne RKO, aby uratować jej życie. Patrzenie na rocznego słoniątka, desperacko czekającego, aż jego matka się obudzi, było naprawdę rozdzierające serce. Na szczęście matka odzyskała przytomność i para wróciła do swojego domu na wolności. Hadzabe wspinają się na drzewo baobab. Spójrzcie na tego mężczyznę z plemienia Hadzabe, wspinającego się na ogromne drzewo baobab. Robi to, aby zdobyć wodę z tego drzewa. Tak, ta odmiana drzewa znana jest z zatrzymywania wody w swoim pniu i dlatego nazywana jest czasami także drzewem butelkowym. Ma zdolność do przechowywania nawet do 100 tysięcy galonów wody, co przy wielkości tego ogromnego drzewa naprawdę nie budzi wątpliwości.
Dzięki swojemu gąbczastemu pniowi wykorzystuje zgromadzoną wodę w suchych klimatach, aby przetrwać. Północna Tanzania jest domem ludu Hadzabe, którzy są ostatnią grupą plemion łowiecko-zbierackich na ziemi. Często można ich zobaczyć wspinających się na te drzewa, aby zdobyć czystą wodę do picia. Nasza planeta jest naprawdę niesamowita pod każdym możliwym względem. Rolnik był świadkiem, jak ciężarna sarna rodzi zdrową sarenkę w pobliżu swojej farmy. Następnego dnia usłyszał płacz sarny, która szukała swojego dziecka. Mężczyzna postanowił odnaleźć sarenkę, gdy zauważył króliczą norę, z której dochodziły piski. 55-letni Pete Wesley był pewien, że sarenka jest w środku, więc sięgnął do szczeliny w trawie i złapał za szyję biednego malucha, aby wyciągnąć go z ziemi. Piszcząca sarenka natychmiast pobiegła do swojej matki, a oboje wrócili do dzikiej przyrody. Szczęśliwe zakończenie dla dwóch świadków tego zdarzenia. Rolnik znajduje splątane węże. 60-letnia tajska rolniczka o imieniu Bouncer Naktonku zauważyła dwa splątane węże w pobliżu stawu na swoim polu. Rozpoznała w nich dwa królewskie kobry, które parzyły się na ogrodzeniu, które postawiła, aby chronić swoje kaczki przed dzikimi zwierzętami. Szybko wezwała pomoc. Nagranie pochodzi z Pangny, w południowej Tajlandii, gdzie dwóch mężczyzn asystowało w ratowaniu 8-stopowego samca węża i 7-stopowej samicy. Były tak mocno splątane w sieci, że ratownicy musieli ostrożnie przecinać liny i materiały wokół nich. Jednocześnie trzymając mocno szczęki węży. Na szczęście po pewnym wysiłku węże zostały uwolnione z materiału ogrodzenia. Zostały umieszczone w dwóch oddzielnych workach i przewiezione, aby wypuścić je na wolność. W roku 2021 w Wielkiej Brytanii alpaka urodziła dość dziwnie wyglądające dziecko, do tego stopnia, że nawet jego matka była na jakiś czas zaskoczona chudym maleństwem. Dziecko ważyło zaledwie 13 funtów w momencie narodzin, a ponieważ alpaki nie liżą swoich młodych, właściciel farmy musiał to zrobić za nie. Matka alpaki, Inka i jej maleństwo Archie potrzebowali dodatkowej opieki. Archie dosłownie dopiero co się urodził, więc właściciel suszył go trochę, ponieważ wiał lekki wiatr. Wyglądał niezwykle słabo i krucho, ale rolnik później wyjaśnił wszystkim, że to nic niezwykłego dla noworodków alpak, zwanych kria. Kiedy wysychają, stają się puszyste i nie wyglądają już tak krucho. Nagranie tego wydarzenia krążyło po internecie z różnymi twierdzeniami, że to albo dziecko kosmity, albo przypadek bardzo rzadkich narodzin. Hybryda ludzko-świńska. Rolnik w Ameryce Południowej przeżył szok, gdy zauważył dziwne świńskie dziecko wśród miotu 8 prosiąt. Jedna z jego świń właśnie wydała na świat zdrowy miot prosiąt, ale jedno z nich miało raczej demoniczną cechę. Wyglądało bardziej jak hybryda ludzko-świńska. Dziwne prosie wyglądało bardzo słabo w porównaniu do swojego rodzeństwa. Nawet nie mogło stanąć na własnych nogach, podczas gdy inni bawili się wesoło tu i ówdzie. Było całkiem prawdopodobne, że prosie nie przeżyje. Mimo to sposób, w jaki ten człowiek brutalnie traktował to biedne, nieszczęsne stworzenie, bardzo mnie zirytował. Powinien był okazać trochę szacunku temu biednemu, nieszczęsnemu stworzeniu. Rolnicy i krowy. Matki krów są niezwykle opiekuńcze i zaborcze w stosunku do swoich cieląt i gdy właściciele farm zbliżają się do małych, aby oznaczyć je, szybko atakują ich. Ten hodowca bydła miał bardzo zły dzień. Jednak właściciele ferm znaleźli teraz rozwiązanie tego problemu i teraz używają swoich koni, aby pomóc w ochronie przed zaborczymi matkami krów. Ten inteligentny ogier o czerwonym umaszczeniu świetnie poradził sobie z trzymaniem krowy z dala od kierownika rancza. Drzewo pogrzebowe. Z jednym z najbardziej unikalnych systemów wierzeń na świecie i gospodarką, opartą wyłącznie na rolnictwie i turystyce, lud Tarain z Indonezji jest moim obecnym centrum uwagi.
Ci rolnicy mają wiele unikalnych zwyczajów pogrzebowych, ale najbardziej zdumiewający jest pogrzeb ich dzieci w drzewach. To grobowiec należący do dziecka, które zmarło przed śmiercią. Tak, może nie zrozumiesz, co mówi ten człowiek, ale pozwól, że wytłumaczę. Ci ludzie chowają swoje dzieci w drzewach, wierząc, że martwe niemowlęta pochowane w pniach rosnących roślin zostaną wchłonięte przez naturę. Wierzą, że niemowlęta, które umierają przed wyrośnięciem zębów mlecznych, są czyste i niewinne, dlatego powinny być oddane naturze. Owijają je paprociami, robią dziurę w drzewie tara i tam je pogrzebują. Ten rytuał pogrzebowy praktykuje się w odległym regionie regencji Tanataraja, górzystym obszarze południowej Sulawesi w Indonezji. Święte krokodyle. Najbardziej przerażające gady na planecie są uważane za najbardziej święte przez mieszkańców wioski Basul w Afryce. Jeśli odwiedzisz te okolice, zobaczysz małe dzieci bawiące się i karmiące ogromne krokodyle. Widok, którego myślałeś, że nigdy nie będziesz świadkiem. Rolnicy osobiście dbają o potrzeby tych gadów, wierząc, że są one święte i odpowiedzialne za ich dostatek. Ta wiara sięga XVI wieku, gdy okolica zmagała się z poważną suszą, a mityczny krokodyl wskazał drogę i poprowadził wszystkich mieszkańców do pobliskiego strumienia świeżej wody, pomagając im w uprawach.